Jesteśmy w sklepie wędkarski.com. Troszeczkę żeśmy już wybrali tych wędek, tego dobra, które no, powinno się sprawdzić na takim łowieniu, takim street fishingu, gdzie pojawiają się małe okonki, łowimy naprawdę małymi przynętami. Jakie gramatury? Do 5 gram moim zdaniem, jeśli chodzi tutaj o marinę czy o Bałtyk, no to możemy już tam do tych 7 gram maksymalnie główki lub dropshot dać. No właśnie, bo tu słowo klucz pojawia się Bałtyk. Bałtyk, czyli często wieje. Ja łowię do tej pory, łowiłem block playerem od Mikado do 9 gram. Wędzisko fajne, natomiast będziemy schodzić troszeczkę niżej. Jarku, dlaczego? Dlaczego schodzimy niżej? Żeby łowić finezyjnie, ale jeżeli mówimy o wodach morskich, to jeszcze zależy o jaki port mamy na myśli. Przy niesprzyjających warunkach, czyli silnym wietrze, no nie będziemy tak nisko schodzić, bo w tym momencie musimy dłubać gdzieś tam w porcie, w jakichś miejscówkach, gdzie jest w miarę stojąca woda, gdzieś pod pomostami, gdzieś między łódkami. Mm. I wtedy to ma sens. Przy takich warunkach niesprzyjających jak dzisiaj, bo w Wrocławiu wieje jeszcze bardziej niż tutaj, no to schodzenie z tą gramaturą nie za bardzo ma sens. Tutaj jednak wędki o dużo wyższym ciężarze wyrzutu były potrzebne. No właśnie, bo sprawdzaliśmy w necie, co to znaczy ultralight. Ultralight to jest do 10 gramów. Rafał, co daje ci łowienie naprawdę na takie małe dzigi, półgramowe, gramowe właśnie, czy buraszki? Różnorodność przede wszystkim. Także nie wiadomo, co się złapie po drugiej stronie. Może być to mała flonderka na przykład, może być to okonek, może być to makrela, może być to śledź nawet, jeśli mówimy o Bałtyku, a jeśli mówimy o rzekach czy jeziorach, no to tam też cała gama. Może być to leszcz, płoć, wzdręga, okoń, szczupaczek jako przyłów, także cała gama różnych ryb. No dobra, czyli tak, opłaca się wyposażyć w jakiś fajny sprzęt właśnie do łowienia takiego mega lekkiego. Tak jak już mówiłem, ja łowiłem do tej pory block playerem z dosyć ciężkim kołowrotkiem. Dzisiaj zaopatrzę się w jakąś lekką wędkę z lekkim kołowrotkiem. Zejdziemy faktycznie na ten ultra light. No i pomoże nam w tym kto? Biszkopt. Wędkarski.com, zapraszam. No właśnie, co tutaj dla nas dzisiaj przygotowałeś? Polecamy na pewno wędeczki ultralighty, naprawdę fajnie się łowi, do 5 gram, nawet jeżeli złapiemy malutkiego konia, zabawa jest przednia. Fajnie to wszystko nam współgra z bardzo lekkim kołowrotkiem. I myślę, że na pewno doszło ostatnio do nas fajna wędeczka, Delfin, Calypso, na pewno jest to ciekawostka nawet dla nas. Na pewno fajną rzeczą jest Westin, który oczywiście już ma swoją markę. W Polsce jest już wypromowany ultralight do 5 gram. Sprawdza się rewelacyjnie. No i co? Oczywiście mamy tu Kongera, Strito. Ale to już jest budżet, a nie powiedziałem nic o budżecie. Słuchajcie, mniej więcej myślałem 7 stów wydać na ten cały biznes, bo sobie myślałem, że kowrotek, wiecie, tam 4 stówki, no to 3 stówki wędzisko, ewentualnie odwrotnie. Natomiast no ten Kongerek, bo to jest droższy. Ten Air. Tak, droższy. Tu już tak naprawdę budżet nam się zamknie na samym kiju, ale na pewno wart polecenia, dlatego że myślę, że jest jedną z najlepszych opcji do łowienia na ultralight. Co tu dalej mamy? Savage Gear Custom Ultralight. Bardzo fajny kijek, do 7 gram. Fajną pracę ma, porządna sprawa. Wytrzymuje troszeczkę więcej, także polecam, szczególnie właśnie jeżeli mówimy o Bałtyku. Dalej. Ganki Rainbow. Tu mamy kijek, który raczej strongowo, bardzo lejący. Dodaliśmy go do naszej oferty, fajnie się sprawdza. Natomiast nie jest to typowo kij na okonie. A już na pewno nie na ciężko, na dropa. Raczej bym odradzał. I ostatnia wędeczka Parabellum. Można zbliżenie. Też się fajnie sprawdza, też mięciutka. Myślę, że bardzo fajnie się ją łowi. Małe doświadczenie akurat mam z tym Savage Gearem, natomiast wiem, że koledzy naprawdę polecają
fajny sprzęt. Bardzo znana seria, bardzo ceniona przez wielu właśnie. Parabelka jest no, taką nazwą, którą rozpozna chyba każdy spinningista, który się zajmuje pstrągami, będzie wiedział, co to jest za wędka. No dobra, dzisiaj w roli naszego eksperta jest Rafał, który produkuje gumy właśnie do takiego łowienia bardzo, ale to bardzo delikatnego, nawet łowi białoryb. Rafał, no mamy troszeczkę tych wędek, którą ty byś wybrał? Ja osobiście bym celował w Ganki, jest to francuska firma, dosyć popularna w Niemczech, jak i w Holandii, także ma już tam swoją markę. Fajna wędeczka, ponieważ zaczyna się już od pół gram ta ciężar wyrzutowy, także spokojnie możemy te 0,8-1 gram namacalnie rzucać. A ten Air? Air też jak najbardziej, tylko tu już gramatura od 2 gram zwyż, nie? No właśnie, jak chłopaki, powiedzcie, no bo wy jesteście praktycy, jak wygląda właśnie z opisami tych wędek, no bo mamy od pół grama gdzieś tam do 3 na przykład, bierzemy tą wędkę w rękę, no i czuć już tu w sklepie, że ona i dychę obsłuży, jak to wygląda z tymi opisami? Znaczy może ja właśnie zacznę, bo mam tutaj swojego wystawionego Kongera Strito, to jest ta normalna, znaczy normalna w sensie nie ta lekka wersja, która gdzieś tam no, podbija Europę, bo na targach w 2017 roku Konger Strito Air miał pierwsze miejsce. Tam wędka najlżejsza ma 56 gramów, to jest wersja od 0,6 do 7 gramów, to jest wędka, która mi chodzi ostatnio po głowie. Natomiast nie wiem jak Air, ale Konger Strito są to wędki niedoszacowane, to nie jest tylko moje zdanie. W porcie kiedyś facet używał wędki Konger Strito 2,10 gram i używał ich jako lekkiej sandaczówki. Więc miał tam główkę co najmniej 12 gram, albo może i 14 i gumę sandaczową, więc widać wyraźnie, że ta wędka obsłuży znacznie więcej niż to jest to opisane. Mimo wszystko ja wolałbym, żeby te gramatury były bardziej trafne, żeby one były rzeczywiste, no bo jeżeli kupuję kijek do 6 gram, wolałbym, żeby on właśnie no, optymalnie pracował pod, pod tym ciężarem wyrzutu, który jest przez producenta opisany, tak? No sporo serii jest niedoszacowanych. No chodzi mi po głowie Konger Strito Air, ale to już jest troszeczkę droższa wędka, ta właśnie do 7 gramów. No zobaczymy, może kiedyś. Ten Konger Strito akurat, no jakoś tak mam mieszane uczucia co do niego. Nie lubię tego rodzaju uchwytu, który tutaj mamy. A to w Airze jest to samo? W Airze jest troszeczkę inaczej. Ta dolna część tego uchwytu trochę inaczej wygląda. Jak dla mnie trochę on męczy rękę, no ale to są jakieś tam indywidualne moje jakieś tam upodobania. Przy tej długości wędki ja bym tutaj skrócił dolnik akurat, bo ja akurat tak lubię, albo ewentualnie przy tej długości dolnika tą wędkę bym minimalnie przedłużył, czyli po prostu jeszcze parę centymetrów i ostatnia mniejsza przelotka. Ale tu nawet zobaczcie, widać, one stoją w zasadzie obok siebie, tutaj mamy tego Strito, a tutaj mamy Aira i o, tak sobie to wyciągniemy, no i faktycznie tutaj jest ten dolnik mniejszy w Airze. A przypomnę, że to jest ten mocniejszy Air, nie? Tak, to jest 2 do 10 gram. Co ciekawe, obie wędki są opisane długość 1,98, a tu widzimy minimalną różnicę, tak? 3 cm. No, powiedzmy, w granicach błędu. Choć tutaj, zobacz, masz, nie wiem, czy ja wiem, czy to jest dłuższe, wiesz, tutaj to całe mocowanie, ale dobra. Okej, no ten Air mi się naprawdę bardzo mocno podoba i on jest bardzo, bardzo taki lekki, nie? Ale do niego by musiał być też kołowrotek chyba jakiś taki specjalistyczny, co? Znaczy specjalistyczny, no idziemy tutaj w kołowrotki, które mają masę poniżej 200 gram. Jest kilka takich bardzo fajnych propozycji, jest to między innymi Daiwa Fuego. Z tego co się orientuję, to trochę taki tańszy brat balistyka chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Ale bardzo fajny kołowrotek, mój kolega na Wiśle używa, właśnie model 2000, waży tylko 185 gram. Ja ostatnio kupiłem Dragona SL, 2000 model waży 186 gram, więc bardzo podobnie. Fajnie jest celować, fajnie jest celować właśnie w te wersje dive'y, w tym przypadku, które mają płytszą szpulę. I ta właśnie rzeczywiście ma płytszą szpulę. W tym momencie bardzo często nie musimy się bawić jakieś podkłady. I jakaś cienka żyłka lub cienka plecionka bardzo ładnie nam wypełni całą szpulę. Dobra, i ile on waży? 185 gram. Tak, dokładnie, że to jest model 2000, to taka jest masa i rzeczywiście czuje się to w rękach, że to jest maszynka bardzo lekka. Dobra, ale bo to jest dwójka, a jakby w jedynkę wejść? Oj, tam generalnie jeszcze masa niżej. Jest praktycznie ta sama, jest różnica 5 gram. Szpula jest głęboka, ale jest mniejsza.
Więc więcej podkładu trzeba by dać, żeby wyrównać tą motorę. Czyli wejdzie nam na zero, można powiedzieć. Można powiedzieć. Tu jeszcze można celować kołowrotki AliExpress. Bardzo dobra firma Surinoya wypuściła Jaguara, ale Jaguar jest troszkę cięższy. Natomiast z tej samej firmy mamy kołowrotek, który się nazywa Ranger. Mhm. Którego masa też jest dosyć niska już. No teraz niestety podatek przed na AliExpress, więc te kołowrotki już nie są tak atrakcyjne cenowo. Jeżeli doliczymy do 290 zł podatek, to wychodzi nam już kwota znacznie wyższa. I co najmniej kilka jeszcze kołowrotków znajdziemy, które są naprawdę bardzo, bardzo lekkie. Mhm. Czyli do takiej wędki bardzo lekkiej, gdybyś wziął siódemkę Kongera Air, która waży 56 gramów, no taki kołowrotek byłby w sam raz. Czyli wychodzi ci zestaw, który jest w całości lżejszy niż wiele kołowrotków w wersji 2000. No tak. Dobra, okej, słuchajcie, bo będziemy troszeczkę kończyć, bo tak stoimy, ale wszyscy czekamy na to właśnie, co by z tego wybrać, no bo no, gramy o tym Airze, ale ten Air kosztuje 700. Budżet mamy cały na 700 przygotowany, więc potrzebujemy jakąś taką wędkę do 300-400, no i właśnie pytanie może tutaj do naszego eksperta ze sklepu, co ty byś w tym budżecie wziął na takie łowienie street fishing, ale bardzo delikatne. Myślę, że jeżeli chodzi o street fishing i jeżeli mówimy o Bałtyku, o marinach, szczególnie tak jak kolega zaznaczył, myślę, że ganki, ten kijek ma dosyć dużo w sobie i rzeczywiście może wytrzymać troszeczkę więcej, także myślę, że będzie bardzo dobrym wyborem, tak samo jak i Westin. Myślę, że Westinem też można troszeczkę go przeciążyć i to są bardzo dobre opcje właśnie na taki typowo street fishing, o którym mówimy. Jeżeli chcemy już właśnie zejść typowo pod małego okonia, żeby mieć zabawę, fajną opcją na pewno jest ten delfin, który wcześniej pokazywałem. Wędeczki, które bardziej się leją przy końcu, tak. Myślę, że naprawdę fajnie można się pobawić takimi wędeczkami. Moim strzałem w dychę jest Westin W3 Ultralight do 5 gram. I co o tym myślicie? Z tych wędek, które tutaj są, ponieważ ty masz dziewiątkę tego właśnie Mikado, to ja bym też wziął Westina do 5 gram. Kwestia, czy tobie by odpowiadały wędki krótsze, bo to jest chyba 1,80 m. Natomiast no, z tych, które są wystawione i mając odpowiednią kwotę, to też bym zainwestował właśnie Westina 1,5, no bo tu masz chyba 2,9, tak? Żeby te wędki jednak się znacząco różniły, żebyś czegoś nie dublował, to jest niedobrym wyborem. Dla kogoś, kto miałby mniejszy budżet, ten delfin wydaje się ciekawy. Kiedyś jakiś chłopak wędkował właśnie w porcie we Władysławowie, bardzo chwalił tą firmę, to jest bodajże słowacka, więc nie jest to jakaś wielka marka, nie płacimy za logo, a on był akurat no, właścicielem sklepu wędkarskiego, więc myślę, że wiedział, co mówi. No, tylko za chwilę ujrzymy te kołowrotki. Są jeszcze lżejsze. Nie wiem, jakby to. Gamarusa na takie mormyszki. Dobra, małe, zrobimy 40 gram. Zrobimy taki mix. Słuchajcie, mam tego Aira i faktycznie ta wędka odstaje od tamtych. No, może nie na kilometr, ale no, naprawdę, no, jak się ją weźmie w rękę, to się czuje, że się ją chce mieć. Zrobimy taki mix. Spróbujemy do tego Aira dobrać kołowrotek w miarę lekki, żeby on pasował do tego Aira, ale to przypominam, ten jest do 10, nie? Czyli to jest w zasadzie, jeżeli chodzi o gramatury, to jest to samo co mój mikadowski kijek, oczywiście nie ta liga, no, ale powiedzmy, więc dobierzemy kołowrotek do tego Aira i zobaczymy, jak to właśnie wygląda, jak to się trzyma i wtedy zdecydujemy właśnie, czy rozszerzyć nasz budżet, czy po prostu wziąć Westina.